Witam serdecznie, Anna Kalinowicz. Grzegorz Szuli-Szulakowski, siemanko. Witam cię serdecznie. Zaczął się już rok szkolny. Pewnie wraz z nim nowe zajęcia ci doszły. Jak to u ciebie wygląda na dzień dzisiejszy? Kurczę, nowe zajęcia w klubie. Wiadomo, prowadzę swój klub Solo Team Namysłów. Teraz otworzyłem filię w Kępnie. Kurczę, bardzo duże zainteresowanie. Czasu coraz mniej, bo codziennie te zajęcia jeszcze do tego indywidualne. Po prostu teraz można powiedzieć, że ponad pół dnia spędzam na sali treningowej. Trenuję siebie, chłopaków, przygotowuję ich do kolejnych walk. Pierwszy debiut zawodowy już 21 października na gali Face to Face. Bartosz Wdowiak, serdecznie zapraszam do Obornik. Będzie się kurde działo. Super. Powspominajmy może wakacje, tak? Summer Camp, obóz, dość duża frekwencja w tym roku dopisała, bo chyba około 100 osób, tak? Z tego co pamiętam. Jak wspominasz to, czy takie obozy mają sens i co mają za zamiar? Powiem ci, że jak najbardziej mają sens. Jeżdżę już trzeci rok z rzędu. Będę jeździł kolejne lata. W tym roku 100 osób. Naprawdę było z kim potrenować. Kadra mega co roku, coraz lepiej. Fajnie spędzony czas, aktywny wypoczynek, tak jakby Berku, Darekon, Olsztyn. Jestem tam co roku, będę, więc za rok też was zapraszam, bo dużo, naprawdę dużo można z takiego obozu wynieść. No i potrenować z czołówką zawodników Polski, na przykład KSW. Więc jeżeli ktoś mnie się oddam dojebać, to zapraszam za rok, kurwa, do tego, nie? Na obóz Berku Darajan Olsztyn. Dołączamy się do zaproszenia. Udało mi się złapać ciebie tutaj w Bombardierze. Co cię tu sprowadza? Jak długo masz zamiar zostać? No wiadomo, coś tam w trawie piszcie, więc wakacje po wakacjach troszkę tak jakby te treningi, znaczy treningi codziennie był jakiś trening, ale troszkę tak się nie dojeżdżałem, dopiero zaczynam taki pełny okres przygotowawczy, można powiedzieć. No i zacząłem tutaj właśnie po wakacyjnie z powrotem do nowej siedziby witać tutaj do trenera Piotra Szypulskiego. Trochę boksiku nie zaszkodzi, wiadomo, tam jeszcze mój boksik kuleje, więc cały czas pracuję nad sobą, nad tym boksem. Wygląda to coraz lepiej i już niedługo będziecie mogli się sami o tym przekonać. Kurde, zobaczycie tego dawnego wariatu, kurwa. Lewo P. Świetnie. A z Olsztynem dalej cię coś łączy? Dalej jeździsz tam trenować? Jak najbardziej, tylko tam, tylko Paweł Derla, czyli Szymon Bońkowski. No tutaj wiadomo, dopóki jestem w Namysłowie, jeszcze będę zawitał tutaj do trenera Szypulskiego, no ale już na pełne przygotowanie będę jeździł jak co przygotowanie do Berku Tarachon Olsztyn, ponieważ robią tam naprawdę zajebistą robotę i współpraca wychodzi naprawdę zajebiście, więc tego się będę trzymał i kurwa prosto po pas. Tego tobie życzymy. Czy są osoby, którym chciałbyś w sposób specjalny podziękować przy okazji? Powiem no tutaj trenerowi Szypulskiemu, że pozwoli mi tutaj zawitać czasami do klubu, kiedy mam czas. No i oczywiście moim trenerem, bo od kiedy jestem w KSW, zajęli się mną właśnie Szymon Bońkowski i Paweł Derlacz. Robią kawał dobrej roboty, można sobie zobaczyć moje walki przed walkami w KSW, a można sobie zobaczyć moje walki w KSW, więc niebo a ziemia. Robią ze mnie bestie, coraz lepiej im to wychodzi. No i masz potencjał też w sobie. No, tak mówią, aczkolwiek no nie mi to oceniać, nie wiem, ludzie widzą i sami oceniają, nie? Jest widoczny ten progres znaczący. Myślę, że to tyle. Chcielibyśmy ci serdecznie podziękować za tę chwilę, którą dla nas znalazłeś i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia już niebawem, bo Szuli wjeżdża i wam pokażę, kurwa, co potrafi. Na razie.